W tym odcinku podłączymy oczy z diod. Diody mają po cztery końcówki, jedna jest dłuższa. Odginamy ją. W pierwszej diodzie odginamy dłuższą końcówkę, tak by jedną z pozostałych wpiąć w wejście dwunaste. Wyginamy końcówki tak, by mieć dostęp do wejścia dwunastego. Wykorzystamy też sąsiednie wejścia, czyli siódme i ósme. Wyginamy końcówki, ewentualnie można je przyciąć szczypcami. 12, 7, 8, a długa końcówka odgięta. Tak samo postąpimy z drugą diodą. Odegniemy długą końcówkę już, a pozostałe podłączymy do płytki. Tutaj znajdą się w wejściach 4, 3 i 2. 4, 3 i 2. To właśnie ten. Trzeba się trochę wysilić, ale już jest dobrze. To będą oczy. Chyba już. No jeszcze poprawię. Biody są na miejscu, więc teraz można podłączyć do nich oporniki. Odgięte końcówki są ujemne. Łączą się z ujemnym biegunem zasilania obwodu. Przytniemy je, a także końcówki oporników, żeby nie zajmowały za dużo miejsca. I zaraz je zlutujemy. Bierzemy opornik. Już próbowałem skręcić te końcówki, ale okazały się za krótkie. Wziąłem więc kawałek przewodu, żeby je owinąć, ale też nic to nie dało. W końcu wziąłem krokodylka, żeby ścisnąć końcówki. Znów wszystko się rozpadło. No już, krokodylek jest na miejscu. Mocno trzyma. Nie, opornik znów odpadł. Wymaga to paru prób, ale gdy umieścicie zacisk, będzie już dobrze. Krokodylek trzyma opornik, a także pochłania ciepło, nie uszkodzimy więc diody. Usuwam nadmiar. To samo zrobię po drugiej stronie, przy oporniku i diodzie. Przy drugim oku. Przytnę koszulkę termokurczliwą, którą nałożymy na opornik. Tak zabezpieczymy odsłonięte przewody, by nie dotykały metalowych elementów. Zawsze zabezpieczajmy przewody. Możecie to zrobić również taśmą izolacyjną. Wsuwam termokurczkę na połączenie. Powtórzę, taśma izolacyjna też się sprawdzi, chociaż koszulka termokurczliwa wygląda lepiej. Teraz nakładamy koszulkę na drugie połączenie. Skręcamy końcówki. Skręcimy je także z przewodem od ujemnego bieguna sterownika silniczka. Od masy. Dość trudno jest połączyć te przewody. Ułamałem jedną końcówkę, bo za mocno kręciłem. Naprawię to, biorąc opornik i... Aha. Jest już na nim lód. Przylutuję to do diody. Oby wam się to nie zdarzyło. Mamy końcówki diod, skręcamy wszystko i gotowe. Teraz, gdy przewody są skręcone, zlutujmy je, żeby połączenie było trwałe. Podgrzewamy cynę i pokrywamy nią przewody. Przycinamy nierówności. Po fakcie zorientowałem się, że koszulka termokurczliwa, którą nałożyłem na czarny przewód, jest za ciasna, żeby wsunąć ją na lód. Nie mogę więc zrobić tego, co zamierzałem zasłonić połączenia. Wam radzę wziąć koszulkę o większej średnicy, żeby dało się ją nasunąć na zlutowane końcówki. To będzie dowód, że. Opalarką ogrzewam koszulki, żeby się skurczyły. Osłoniliśmy przewody. Weźmiemy kawałek taśmy izolacyjnej. E, zacząłem mówić, to będzie dowód, że taśma się sprawdza. Odcinamy nadmiar i dociskamy. Diody są podłączone, przewody zaizolowane w odpowiednich wejściach. Przyginamy tylko przewody, żeby nie wystawały. Nakładamy oczy z nakrętek. Róbcie to ostrożnie, bo diody trzeba przepchnąć przez otwory. Potem jeszcze sprawdźcie, czy końcówki nie wysunęły się z wejść. I już. Jak widać, płytka jest włączona. Zaraz ją zaprogramujemy.